Na razie przejście terrorystów przez okno, tam napór czterech chyba nawet zawodników, dokładnie tak. Trzeba reagować, Aleksi, świetny strzał, ale to jest przejście w kierunku bombsite'u B. Tam jednak defensywa gotowa, wonderful! Co za eliminację, co za reakcja Navi. Jak tylko Aleksi dał informację, co się dzieje, od razu byli przygotowani pozostali gracze Navi. Jeszcze antyterroryści odpowiadają, więc część się przebiła, część się czeka, ale teraz jest faktycznie realizowane wejście na bombsite, ale czy na pewno? O, tam Sanpajus z eliminacją, późna reakcja Aleksiego, ale jednak skuteczna. JL musi przede wszystkim żyć, a z tym jest problem. Sanpajus tak mało HP, ale poczekał, wytrzymał i teraz może podkładać bombę. No i nie ukrywam, że ta odpowiedź od magiska ważna, jeszcze fenomenalny skan. Aleksi finalnie wyciągnięty, wymiana poprzez granaty i przewaga broni u magiska dała okazję, żeby tę rundę wykończyć. No i w tym momencie bardzo ważne jest to, by Navi mega szybko zdobyło informację o tym, że Falcons będzie chciało atakować. Naraz lecą granaty i to jest nie dość, że zajęcie okolic B, to od razu chyba wbita na BS, bo z reguły tak ta taktyka działa. No jest znów to przyspieszenie, jaka tym razem będzie reakcja defensywy. Początek znów bardzo dobry, ale poczekajmy, bo podobnie wyglądał to w rundzie poprzedniej. Tam jeszcze skany, jeszcze trzyma to im, ale to była jedna eliminacja. Bit nie wiedział, z kim walczyć i to są te problemy, które widzieliśmy w poprzedniej rundzie. Jeszcze bez podłożonej bomby, ale tutaj dorzucony odłamkowy, jeszcze skany od Aleksiego. Bliski dystans, ale wonderful, nie popełnił błędu. Nachodzi się taki efekt domina. A co do Falcons? Czy oni w ogóle mają zamiar zagrać jakąś rundę na wolno? No tak średnio bym powiedział, patrzę na to, co się dzieje, bo teraz przyspieszenie pod bombsite'a. Ale czy to nie zadziała im problemy, jeżeli chodzi o pojedynki? Tutaj w tym oknie jest jeden zawodnik i wiedzą o tym zawodnicy Navi. No z tym przede wszystkim chcieli sobie poradzić, ale to jest 3-4. No jeszcze Polak dorzucony, tylko że świątynia przejęta przez terrorystów. Sanpajus podsadzony, jeden zawodnik w mainie. Ozerkam, są defy do dyspozycji. O, smoke ubita, ale za chwilę to nie będzie jak nawet podejść pod pakę, bo Sanpajus już mocno poobijał jednego z rywali. To jest Beat, ten jeszcze walczy. No i teraz Beat próbuje, ale zostaje wonderful. AWP u niego, daleko od tej paki. Decyduje się na zachowanie broni, a Falcons, no jednak ten system, ten sposób gry po prostu działa. On musi poczekać, no chyba że planowali taką spokojną już teraz grę. Chociaż z tymi tekami, no jednak szukaliby raczej kontaktu z rywalem. Aleksi, czy to nie będzie spóźniona reakcja, bo przebiegł jeden zawodnik, teraz walka w bliskim dystansie. Aleksi! Ależ teraz sobie pomyślał, że trzeba tu rywala zaskoczyć. I to zadziałało świetnie. 5-2 Magisk Boros. No na razie wygląda to tak jakby Falcons. Poczekajmy, bo tu już pojedynek na środku, ale im też tak, wiadomo. Chciał fragować, ale przede wszystkim chciał mieć informację o tym, co robią rywale. Od razu jest przesunięcie defensywy. Ale tutaj akurat oberwał. No Boros i to wyraźnie. Ten już na ziemi, Magisk sam, 23 sekundy, bomba daleko, no to już jest po rundzie, powiedzmy sobie jasno. No ale wiadomo, że czasem człowiek pomoże gdzieś z tej studzienki kanalizacyjnej wyjść, także pozytywne zakończenie. Falcons też potrzebuje w tym momencie takiej dobrej duszyczki. Może Zonik ktoś podpowiedział, oj, teraz jeszcze ten timing bardzo niekorzystny dla Snapiego. No i na razie ta główna kaczka z dużymi kłopotami i w tej rundzie, i w tym spotkaniu. Madden jeszcze z odpowiedzią, Sanpajus trzyma pozycję. Asekuruje kolegę, który podchodzi bardzo blisko. Bit musi uważać, jeżeli chciałby to zagrać aktywnie. Teraz jest ten pomysł w dobrym momencie. Ani jeden, ani drugi nie byli gotowi. A Wonderful na spokojnie trzyma cały czas maina, a Boros tam nie ma wstępu. O, mam wrażenie, że Boros może iść na rekord. Może iść na rekord. No zobacz. Wyłamał się teraz Boros. Jak nie podobało mu się pytanie. Aleksi, no znów ten cave, znów trzymanie, ale teraz musi trzymać do końca, bo nadejdzie wsparcie, Aleksi jednak wychyla i to nie była najlepsza decyzja, nie w tym momencie. Ale poczekajmy, bo samo odbijanie Navi wygląda świetnie. Sanpajus w tym momencie wszystko zależne od niego, ale Beat akurat odwrócony bokiem. No dla Wonderfula jest to dobra informacja, ale Sanpajus ma tyle czasu, że mógłby po raz kolejny swoją pozycję zmienić. Sanpajus to domyka, jest ten trzeci punkt, jeżeli chodzi o gracza Falcons. No i Navi, granaty wyrzucone, smoke przez rywala dorzucony, więc można byłoby sobie te decyzje odpuścić i widzimy, że Navi faktycznie w troszkę inny sposób chce do tej rundy podejść. To jest
Działanie na B, ale jednak od strony jaskini. Ależ teraz świetny ten błyskowy, dlatego też mogli chwilę poczekać, by i tak mieć jakiś element zaskoczenia. Dojazd pozycji czterech zawodników celowanych w San Pajusa. Ten nie mógł nic zrobić, Bit. Jeszcze z przejęciem długiem, jeszcze tu walka, trafi Bit, Wonderful do pomocy, na zakładkę grają teraz terroryści. No nie ma możliwości, jak nie trafisz pierwszym strzałem, może drugim głowy, no to jest po tobie. Tak jest, Glocki w tej sytuacji mają kolosalną przewagę. Madden zostaje sam, ale również przeciwko czwórce rywali Navi. Na razie przede wszystkim dużo tego spokoju, ale teraz samo zajęcie środka może się podobać. No ale rywal jeszcze lepiej przygotowany. Bardzo indywidualnie zawodnicy Navi. Wydaje się, że wspólne wyjście Ima i Wonderfula wyglądałoby dużo, dużo lepiej. A tak Falcons mogło sobie spokojnie te dwa pojedynki wygrać. Także to będzie wykorzystany Madden. Był przygotowany, jeszcze sprawdzenie pozycji na blisko, jeszcze Palak, ale tutaj blisko ustawiony. Madden nie spodziewał się tego przejścia. Wykonanie bita, Jail trafia przez Smoke'a. No i było 5 na 3, jest 2 na 2 po tej eliminacji od San Pajusa. No, wydawało bomba podłożona. Tak, że tutaj to wychylenie bita nie było potrzebne. Przewaga wygenerowana, więc po co tak naprawdę wchodził w tego Smoke'a? Nie mam pojęcia, no ale jednak Falcons ma te problemy przede wszystkim z punktami zdrowia u San Pajusa. Nie widzę też Smoke'a, jeżeli chodzi o samych zawodników Falcons, a wiemy, że przy odbijaniu na ostatnie sekundy ten może wiele ważyć. No ale Aleksip, tutaj spokojnie wygrany pojedynek z Borosem, ten cały czas nie istnieje, jeżeli chodzi o to spotkanie, bo wydawało się, że ma przewagę nad swoim rywalem. No a San Pajus, jak już mówiłem wcześniej, nie ma zbyt wielu punktów zdrowia, nie ma teraz czasu, nie ma teraz szans po prostu, by gdzieś tę rundę wygrać. Także Navi zgarnia 11 punkt, ale tutaj komplet strat prawdopodobnie, wydaje się, że Aleksip... Ojojoj, uwaga! Przepuszczony, raczej przepuszczony jeden zawodnik, Wonderful, a ten też od Aleksiego, idealny. Magisk chciał powalczyć, ale tu za chwilę dojdzie do walki. Boros do tej pory miał problemy, teraz także. On nawet nie był w stanie zareagować. Nie no, to naprawdę coś jest nie tak, jeżeli chodzi o Borosa. San Pajus chce to wszystko ratować, a do tego kolega na rotacji, który ułatwia zadanie San Pajus. Co to był za fenomenalny strzał. No Boros może w tym momencie podziwiać, jak broni się okolice tego site'u A. On po to to robi, on ginie po to, żeby obserwować, jak grają koledzy z drużyny. Taki ma kozaków w teamie. San Pajus po raz kolejny. 3 na 1. A tak ciekawie to wyglądało z perspektywy Navi. Teraz wygląda to bardzo, bardzo słabo. Blisko ustawione snapi, ale to może być timing. Zobaczmy, jest ta szansa. No i proszę, od razu chowa się w smoku. Oberwał jednak bardzo mocno im. Sama podłożenie ładunku w końcówce byłoby czymś optymalnym, ale widząc pozycję Maddena raczej nie ma na co liczyć im, chociaż tam i Janka! Nie! Kolejna już na korzyść Maddena. Snapi, na pewno słyszał to JL, pewnie także Aleksi. Idą po tego fraga, ale nie, 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 panowie! Ależ to było fatalne zagranie. Snapi, no przecież i poubijany był, i słyszeli go z daleka, że nadbiega. No dobrze, jednak wcelowany snap i Navi chyba też podchodzące na shift, ale Bit! Bardzo ciekawy wyjazd. No i dzięki temu minimum podłożenie paki będzie miało miejsce, a Navi realnie o tę rundę jeszcze walczy. Tak jest, Madden blisko, ale... Oj, czemu Bit w tej sytuacji tak wychylił? Czy spodziewał się jednego smoka? Ciężko teraz sobie powiedzieć, jeszcze wyjście antyterrorysty, a nawet antyterrorystów, jak się okazuje, Magisk to kończy. Delikatna przepychanka na midzie, Boros to jednak trzyma, nawet on zaczyna fragować, no to są pojedyncze eliminacje, ale są w końcu od niego. Co więcej, to trafienie daje przewagę 5 na 4, w jakże ważnym momencie dla zespołu Falcons. Oni teraz już... Jeszcze to nie ten moment, ale teraz już wie, teraz myślę, że już słyszał, co robią zawodnicy. Terro, Boros znów z kłopotami, ale Magisk ma świetną pozycję, jedna eliminacja jest, także dokłada jedno trafienie Madden. No i Bit, o dziwo, ona spokojnie gdzieś ten ładunek podkłada, to jest jeszcze ta niby szansa na Lebit, zostaje sam, ten poobijany, jest jedna eliminacja, ale już oczywiście kończy to Magisk, to jest niesamowite. Jakby pochodzących z jednego składu, jak w przypadku ekipy Falcons, no ale to wszystko jest takie gdybanie, tutaj wiele znaków zapytania jest na pewno, a na razie mamy też pierwszą eliminację, otwiera to wszystko Magisk. Tak jest, pozwolił sobie na bardzo indywidualny dojazd okolistego domku, a także tam faktycznie szybko i sprawnie udało się rywala złapać. No ale Navi, widać, że gdzieś ten plan kontynuuje cały czas. Jest próba podejścia, ale San Pajus, Boros, ależ dokładamy eliminację. No właśnie, Boros i Mirage, to powinno zacząć działać. Też pytanie, czy spodziewa się, że Wonderful jest na bliskim dystansie. Wydaje się, że tak. Też sam zawodnik Navi nie daje sobie zbyt wielu szans. Bardzo szybko gdzieś z tej walki rezygnuje. Snapi. Bardzo zaskoczony pozycją Aleksiba. Boros domyka na dwóch stron naraz, ale oglądamy zupełnie innego Borosa. Tego, którego Falcons oczywiście tak bardzo chciało zakupić.
Tutaj jednak w końcówce Aleksip z podniesionym USP widać, że jeszcze o tę rundę będzie chciał powalczyć. W dużym pośpiechu to wszystko wykonywać, ale trafia Aleksi. No. Gdzie ta paka? No jeszcze kawałek. 18 sekund ma Aleksi. Czy sprawdzi krzesło? Bo tam jest rywal ustawiony. Aleksi, czy pójdzie po eliminację? Było blisko, ale jednak... Na ten klocek bliżej gali. Nie pomylić z mocek. A sam Sampaius jeszcze obraźnie zadaje. Sampaius, na razie to im z eliminacją, ale to jest jeszcze Boros. A Magisk wykorzystuje fakt, że rywal był mocno poobijany, ale sam musi się utrzymać jak najdłużej. Ale Magisk takie rzeczy potrafi. Nie tym razem jednak. Tam poleciał palak, ale i tak złapał go oczywiście snajper. Otwarta pozycja. Boros od shorta kasuje jednego zawodnika. Snappy kasuje kolejnego. Zostaje tylko JL. Jest ten jeden strzał świetny, ale to za mało. 20 sekund do końca. Ma pakę na plecach. Ale czy będzie w stanie wejść na bombsite? Wydaje się, że tak. No i teraz wiem mniej więcej, gdzie był rywal. Jeden na jednego. Snappy kontra JL. No i JL wydaje się, że jest pewny siebie, że będzie chciał to za moment wykończyć. No i ma coraz więcej informacji o rywalu, ale lekkie problemy strzeleckie. To tak szybko jeszcze rozwiązane nie zostanie, bo JL pozwala sobie na lekką grę na czas. No ale też Snappy, on doskonale chyba wie, gdzie jest rywal, chociaż ten spodziewa się po innej stronie tiketu, ale JL, jemu brakuje amunicji, Snappy dojeżdża, Snappy to wszystko wygrywa, JL totalnie niezadowolony z siebie. Zobaczymy, jaka będzie skuteczność Sampajusa. Wiele od niego zależy, a jest pewny. Teraz jeszcze powtórka. O spokojnie, podręcznikowo wykonuje te zadania krok po kroku. Polecenie po poleceniu, a każdy no jednak mówi o podobnych rzeczach. Go kill Sampajus. Są te eliminacje. Bombsite B zabezpieczony. No to było łatwe, jeżeli chodzi o Sampajusa. Też widać, jak Snappy od razu zyskał, bo mógł sobie dojechać okolice site'u, a Wonderful zostaje sami. Tak ważną rundę Falcons już oczywiście domknie, a do tego gonitwa za rywalem będzie miała miejsce Snappy. Nudy tak naprawdę, jeżeli chodzi o te ustawienia, beat. Oj, wydawało się, że spokojnie ten pojedynek wygra. Pamiętajmy, że z ładunkiem jest jeszcze Wonderful i on tutaj musi wchodzić jako ostatni. Navi ma okazję, żeby domykać to od kilku pozycji na raz. No ale tutaj Magisk, to jest jego ulubiona miejscówka, ma jeszcze kilku kolegów do pomocy. Regularnie zadawane obrażenia przez graczy Navi, a oczywiście przez graczy Falcons, to musi zakończyć się ich sukcesem. Wonderful jako ten ostatni na rampie. Dopiero teraz daje o sobie znać, ale to jest 30 parę sekund do końca. Rotacja ma miejsce, a nawet Madden tej rotacji nie potrzebuje. No zaraz oczywiście wszystko będzie jasne, no ale Falcons już przyspiesza, już szuka dla siebie miejsca i musi na pewno uważać. Oj, nie wiem, czy ta reakcja nie będzie spóźniona. Ten nade był zupełnie niepotrzebny. On niczego nie dał, chociaż miał oddać przestrzeń kolegom, ale koledzy też domykani od kilku pozycji naraz. Boros uruchomiony i w tym momencie Aleksip sam jak palec, a Boros daje 4 eliminacje od siebie. Ale teraz, no zobaczmy, bo jest zaskakujący atak, ale im fantastycznie. O, było gotowe Navi na takie rozwiązanie. No to niestety, ale zawodnicy Falcons no nie będą w stanie gdzieś tego elementu zaskoczenia. Tego zaskoczenia nie będzie, ten już cofa się na rampę. No im akurat jest mocno poobijany, także Madden ma nad nim dużą przewagę. Ale jej nie wykorzystuje i Movi zostały 2 punkty zdrowia. Dużo więcej obrażeń jeszcze Navi z tego zada. A nie wiem, czy tam za chwilę jakiś palak nie poleci, chociaż nic takiego nie widzimy. Był błyskowy im, och! A gdyby tam Madden utrzymał się na oknie, myślę, że byłaby eliminacja. Także im miał troszkę szczęścia. Wonderful zaczyna sprawdzać, co dzisiaj z jego plecami. I dobrze, bo tam faktycznie w pałacu jest jeden zawodnik. O, teraz Magisk zaczyna działać. JL, o, jest kryty łącznik. To Magisk z tym nade'em, więc ta pozycja, o której mówiłem. Dostał informację, że pewnie, że rywal jest poobijany. Tak jest, są tutaj 2 fragi od Magiska, bardzo ładnie wspiera swoich kolegów, jeżeli chodzi o kolejce domku, a do tego świetny smoke, który znacząco utrudni działania Bitowi. No ale tutaj jeszcze nie doszło nam do pojedynku, ale Magisk, oj, zachowuje się bardzo głośno, ale mimo to jeszcze daje sobie radę, a do tego tworzy przestrzeń, to jest fake od Magiska i koledzy mają za darmo wejście po drugi bez. Ojej, a tam jeszcze eliminacja, jeszcze Magisk z kolejnym fragiem, co tu się wydarzyło? A tutaj od razu Boros chce wyjechać rampę, a wyjedź se Boros, to się będziesz bawił swoją grę. Swoją grę teraz może realizować Boros, a Madden zresztą też wiemy, że on lubi zagrać agresywnie, często to robił także w zespole ENS.
Na razie jego misja nieudana. Nie będzie to tylko presja, bo widzimy, że koledzy do niego dołączyli, więc faktycznie tutaj chcą próbować atakować zawodnicy. Falcons, walka w bliskim dystansie, Boros wytrzymuje. Tam jeszcze na bombsite jest jeden z zawodników, ale ta defensywa jest rozmontowana. To jest 4-2, zostają im oraz Alexi. Dwójkowo, no pewno próbowali jeszcze walczyć, ale Boros gotowy, on czeka, pójdzie do przodu po więcej. I to już są 3 eliminacje Borosa. Zostaje tylko im do tej pory 12 eliminacji od niego, ale Boros kończy to w fantastycznym stylu. I to jest przebudzenie, to jest powrót Borosa.